Wiecie co? Zastanawiam się, jak tam dojść. Czy tam będzie można jakoś przejść? Czy nie? Chyba można było. Ale zaraz zobaczymy. Nie, no zaraz. Tutaj jest kluczyk. Aha. No to teraz wszystko rozumiem. Czyli tak nie można było od razu przejść tutaj. Nie ma tu nic z tyłu. Tak często lubi być. O, klejnociki, klejnociki. Ale fajne łapki zostawia na piasku, jejku. Jest taki słodziaczny. Padła. Jezu! Okej. Dwa diabełki na nas czyhały. Wzięły nas w ogień krzyżowy. Ale na szczęście daliśmy im radę. Bo jak taki dzielny zuch jak krok nie dałby rady, jasne, że da. Da radę. Jestem zbytnio nie myślałem nad tym. Zapewne. I co teraz? Myślę, że stąd. Uf! O! Złapaliśmy się. Dobrze, że znowu jak głupek nie rozwaliłem tej skrzynki. Na razie jej też nie rozwalę, że jak może to. Może mi to zniknąć jeszcze na dodatek. Też jest taka opcja. Shazam! Ta gra lubi płatać w kicie. No chyba. Ło! No to teraz też zepsułem. Bym zepsuł, znaczy się. Chociaż nie. To było to. A może kamera by mi się zmieniła? O właśnie. Bo rozwaliłem ten kartonik pierwszy, tą kostkę. No jak ja później wejdę tam na górę? No. Właśnie o tym niedawno mówiłem, że krok nie chce mi skakać. Uff! O. Jakoś dasz radę, krok. Jezu! Klejnociki, no zachwyciłoby mnie co innego. Już chciałem skakać. Mam za późny zapłon. Też tak macie? Czasami taki. Późny zapłon. Najpierw pomyślicie, a później. Jak już szansa przeminie, to się ockniecie, że można było coś zrobić. O, tak właśnie, mam taki przykład. Miewacie tak czasem, że ktoś wam coś powie, coś tam brzydkiego czy coś, no nie wiem, i was zatyka. Nagle was zatyka. Nie wiecie, co powiedzieć, konsternacja taka, kurde, no nie wiem, co ja mu teraz odpowiem, nie? No i szansa mija, na przykład dajmy na to, że gość odchodzi, a wam cięta riposta przychodzi do głowy i mówicie sobie, kurde, a mogłem mu to powiedzieć, nie? Tak bywa właśnie czasami w życiu, że to, co chcemy, przychodzi za późno. Przychodzi za późno nam do głowy. Co się pojawiło? Co tu się pojawiło? Nie mam pojęcia. Jezu! Nie mam pojęcia. O, uf! Łohoho, kroczku. Pięknie. Brawo. Straciliśmy życie, które niedawno zebraliśmy. Właśnie znowu jest opcja z tym.
że krok nie chciał skoczyć, jak dobiegałem do krawędzi. Taki niedobry krokodylek. Ale nie będę się denerwował, bo zawsze właśnie dobra jest opcja ta, że możemy sobie pójść po serduszka w tamto miejsce, co mówiłem. O! Możemy sobie pójść po serduszka. Dużo czasu to nie zajmuje. A możemy za jednym zamachem 5 serc zebrać. 5 żyć. Także 5 minut. Mamy dodatkowe 10 żyć. Bardzo fajna opcja. A ty co tutaj chcesz nam powiedzieć? Gdzie to się dezaktywuje? A, dopiero daleko. Dobra. No to zbieramy, zobaczymy co tu będzie. Co obstawiacie? Klejnot czy gobbo? Ja obstawiam gobbo. Mam dobre jednak wyczucie, nie? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Teraz tutaj. Idę sobie zlikwiduj. No właśnie. Co za niefart. Tak to jest, jak człowiek się śpieszy i chce szybko. A ja w sumie tak naprawdę chcę trochę szybko, bo... No w święta nie będę nagrywał. A chciałem tego kroka skończyć po prostu, nie? Przed świętami, żeby to wrzucić w całości na kubacza. Nie ma. No właśnie, tak to jest, jak się czasami myśli. Co po nagle... To jest takie mądre przysłowie. Co po nagle to... No właśnie, po diable. Już to ostatnio mówiłem. No, następna. Platforma. Dajesz, 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 dajesz. Nie mam żadnych, kurde... ...mejdocików. To jest niezdrowe dla serca mojego pięknego krokodylka. No. Następne, następne. W ogóle nam włączyłem nagrywanie? Włączyłem. Ironio. Kapał! Kapał! O. Myśmy się... Mówią blisko spotkali. No, następnie sobie poszła. Zaraz zawróci na pewno. No. Tylko tam kursujesz. Co ty za mumia jesteś? No. Poproszę o okładkę. O, jest. Aj, dobra. Jeszcze raz poczekam, bo nie mam zamiaru tracić następnego życia. Bo nie chce mi się co chwilę latać po życiu na tą planszę. No. Ginta, gin na końcu, no już. Koniec. No i po co ty lecisz tak daleko? No nie wiem, co tu jest, dlatego musiałbym to sprawdzić. A, tylko klejnociki. To tylko klejnociki. Klejnociki nam są nie aż... nie... potrzebne aż tak bardzo. No... Idziemy dalej, co my mamy? 4 klejnoty, 4 O, serducho, super. Serducho jest dobre. Dobre serducho nie jest złe, nie? Aha, rozumiem, że musimy się śpieszyć. Aha, rozumiem, że... Łohoho. O, było grubo. No, pięknie. Efekt jest taki, że chciałem zabrać ten klejnocik. No.
właśnie bym to zepsuł. Znałem się. O, udało się. Właśnie, na to czekałem. Czy uda mi się... Aha, bo tam jeszcze... Ajajajajajajajaj. Nie mamy klejnotów. Aj, i spotkanie z tym dziadem tam może być dosyć krępujące. Jest, udało nam się. Także zbieramy klejnoty i spadamy. Się odrodzi. No właśnie, już się odrodził. Ojej, a tamten co? Rozumiem, że jak się pali, to znaczy, że może nas uszkodzić. To dobra opcja z tym życiem. Tylko, że widzę, że opcjonalnie jest tutaj stracić to życie. Znaczy, możemy tutaj stracić to życie. Właśnie z racji. Tego. Poczekajcie. Zobaczymy, jak on się pali. Czy w jakichś odstępach równych. On się tam zaczął palić. Czyli robi większe, więcej niż jedno kółko na jak się pali. Czyli trzeba to gdzieś wykombinować. Tak, żeby tutaj się nie palił. No właśnie, w tym momencie. Tutaj się pali, pali, tutaj się nie pali. Pali, pali. Nie pali. Pali, pali. Nie! Chciałem go kurde zabić. Mendaka normalnie. Ale on się cały czas palił, jak ja go chciałem trzepnąć. No nie fajnie, nie fajnie. Więcej się tu nie pojawiał. No, może się zaraz pojawić. Ale nie, bo chyba jak ja stoję w tym miejscu, to potworek się nie pojawi. Bo jest taka opcja. Żebyśmy tutaj tylko nie spadli. Wspaniale. No ładnie, znowu trzeba coś tutaj wymienić. Aha, mamy wszystkie? Mamy wszystkie. Tak. 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 Tak teraz myślę, jak wskoczymy. Chodzi? Aha, myślałem, że ten pierwszy młot jest na wysokości pierwszej kładki. On jest chyba tam między. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zaraz zobaczymy, czy jest też bliżej. Na wysokości... Nie, chyba pomiędzy. Jak był na wysokości, to by było to troszkę trudne.